Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj wspólnie z Marcinem Kobielą przyjechaliśmy do Radomia, do kolegi tutaj, który prowadzi sklep na ulicę Limanowskiego. Zobaczmy, on tak z zewnątrz tutaj wygląda. Co ważne, bardzo łatwo dojechać. Jak dużo ludzi przyjedzie, zobaczmy, że może sobie spokojnie zaparkować. A teraz wejdziemy, kolega nam się przedstawi. Witam wszystkich hodowców. Nazywam się Piotrek Sylwester. I siedzę sobie w tym sklepiku, handluję. Znaczy, siedzę, jak to brzmi, nie? Tak, w Radomiu jest więzienie? Nie. Nie, to dobrze, nie, dobrze, żartujemy. Ale tu wejdziemy sobie zobaczyć. Tutaj te produkty kolegi Marcina Kobieli, widzimy, są tam na tej ladzie. O, ale też mamy tutaj masę innych artykułów. Widzimy, sklep jest bardzo fajnie zaopatrzony, ale też co ciekawe, weszło się teraz, widzieliśmy, było słońce na zewnątrz, a tutaj taki planuje specyficzny mikroklimat, że jakby klimatyzacja chodziła. Chodzi tu klimatyzacja? Nie. A, ale jest bardzo ładnie. Czyli widzimy, nawet te produkty się nie zagrzewają, mimo że będzie temperatura wysoka na zewnątrz, tu będzie zagwarantowane, będą odpowiednie warunki do przechowywania. Co ciekawe, mamy, zobaczmy tutaj, bardzo fajnie, bo mamy dużo różnych rodzajów karm i każda karma, widzę, jest tutaj w jakimś takiej misce szklanej, że możemy sobie zobaczyć próbki oczywiście, tak? To zaczniemy, tutaj mamy karmę dla gołębi, to jest karma firmy, ta pierwsza, Biofedu, tak? Tutaj widzę, macie też karmę Wesele Laga, tam widziałem Goldwingsa, Eupolu, ale widzimy wszędzie Prima, tutaj widzimy, jest karma i niebieskie worki, i białe. Mamy też masę różnych Ziegertaube produkty. Ja tak przy Ziegertaube od razu powiem, że niedługo wejdzie inna nazwa będzie tej firmy, nie Ziegertaube. Kolega Jacek Dyszyk, który jest głównym dystrybutorem tego, takim przedstawicielem z ramienia tej firmy, która to produkuje, do zajmowania się tą serią, to jest inna marka już teraz. Znaczy, opakowanie jest to samo, natomiast jest troszeczkę inna nazwa. Po prostu spolszczyli niejako. Ale mamy tu, widzę, też produkty Primy, tutaj karmy dalej Wesele Laga i wszędzie próbki. Możemy sobie wszystko zobaczyć. Goldwings to możemy te karmy zobaczyć. Zresztą wczoraj podczas wiosennego kiermaszu gołębi tam w Katowicach było stoisko tej firmy, także można było z kolegą Bogdanem Chmielem, z panią Marceliną porozmawiać o tych karmach, pozamawiać, aczkolwiek z zamawianiem było ciężko, bo mają bardzo dużo zamówień, ciężko jest, że tak powiem, otrzymać to rzecz, ale nic. To Mariman jeszcze jest. Mariman, no to macie dużo tego. Tu jest bardzo dużo, dużo jest tutaj hodowców, że takie dobrze zaopatrzone sklepy? W Radomiu jest około 145. W oddziale? W oddziale Radomiu. W Szydłowcu sąsiednim jest około 160. Tak, no i to jest kilka oddziałów sąsiednich. No ale każdy oddział gdzieś około 130 hodowców to okolicznych posiadanych. A tutaj macie taką jedną karmę, co macie, jak starałem się, Mifuma, tak? Mifuma, tak. To jest niemiecka karma, czy co? To jest z Renfrieda od Bergera. Aha, w ten sposób. Ja widziałem takie kiedyś u nich w firmie, tam Renfrieda była w takim innym worku zbliżonym właśnie kolorystyką do nich, ale to była gdzieś na Węgrzech produkowana. Tutaj widzę, jest całkowicie inne opakowanie, inna seria. Nie powiedziałem, że to jest Renfrieda z tego powodu, że inna kolorystyka występuje. Aha. Dobrze, ale mamy tu jeszcze Leśna Dolina, za to jest z tyłu. Pojniczki Polmarku, no widzimy znane te wszystkie produkty, czyli bardzo dobrze się można tutaj zaopatrzyć we wszystko, co jest potrzebne. Te minerały są. No ale my tutaj też, powiedzmy, mamy te właśnie produkty kolegi Marcina Kobieli, one tutaj są, pewnie ustawili specjalnie pod film, tak żeby tu stały, ale to jest też nowość, także te produkty zachęcamy wszystkich do zainteresowania się, o wiedzę, doświadczenie zdobyte tutaj z przylotowaniu gołębi, zdobywaniu tych tytułów mistrzowskich, które kolega Marcin ma, na pewno znajdzie odzwierciedlenie w tej serii produktów firmy Mix Kobiela. No jak chodzi o wysyłkę, to właśnie z tego sklepu będzie to, podejrzewam, najwięcej wysyłane. Być może jakiś hodowca będzie chciał, żeby coś tam do tego akurat sobie dołożyć. Inne rzeczy, także inne rzeczy, właśnie. Więc no, akurat będzie prosił. No bo u Ciebie tam nie ma tych rzeczy, a tu są te inne wszystkie tutaj, czy karmy, czy jakieś preparaty, inne suplementy, wszystkie rzeczy i karmiczki. Ja akurat no, nie wiem, jak będę w stanie z telefonami odbierać i tak dalej, ewentualnie tam będą różne telefony podane do kolegi, do Sylwka, u mnie zakład na stronie, także będzie można wszystko jego się dowiedzieć. No, jak nie po jeden, to po drugi numer telefonu. I... Dobrze. W jakich godzinach sklep jest czynny jeszcze, powiedzmy? Od 9 do 17. I telefony później też są po 17 odbierane, czy nie? Tak. Dobrze. Też. Czyli możemy sobie wieczorami też zadzwonić, kiedy koledzy wrócą z pracy na przykład, czy koleżanki, i więcej czasu będzie. Także dziękujemy bardzo i zachęcamy tutaj do odwiedzenia sklepu, strony internetowej, zainteresowania się tymi nowymi produktami Mix Kobiela w tym sezonie 2018. Szybciej zaczniemy to, jak na sezon, jak już się sezon rozpocznie, a zostaną jeszcze około 2 tygodni, tak? U Was się zaczyna? Za 2 tygodnie? No, dzisiaj mieliśmy pierwszy treningowy. Tak? Treningowy, ale loty te... No, 22 jest do działu, a 29 konkursowy. Dobrze, także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję, dobry lot.